Życzę, aby nadchodzące miesiące przyniosły satysfakcję ze szkolnych sukcesów, stały się zachętą do podejmowania nowych edukacyjnych wyzwań. Jestem pewna, że wasz i nasz potencjał to jest dla mnie bardzo ważne zadanie i priorytet, a ono również będzie przepustką do waszych osobistych marzeń. Niech nadchodzący rok szkolny przyniesie wam same pozytywne doświadczenia i pozwoli spełnić wszystkie zamierzone cele. Spełniajcie marzenia, odnoście sukcesy i cieszcie się z tego wszystkiego, co macie. Dziś również chciałabym w imieniu nie tylko swoim, ale przekazać wam wspaniały prezent, który dotarł do naszej szkoły. W postaci nowego monitora interaktywnego, który został podarowany naszej szkole przez pana Andrzeja Szeląszka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przy wsparciu Stowarzyszenia Choińskie Miasto Królewskie. Dar ten wspaniały, a jakże potrzebny, z pewnością będzie bardzo dobrze nam służył i naszym uczniom przyczyni się do podwyższania jakości ich pracy i jakości pracy szkoły. Szanowni Państwo, dzisiaj oprócz tej tablicy medialnej, czy tego monitora, chcę też na ręce pani dyrektor przekazać książkę, którą spisałem. Ona dotyczy akurat dzieci wojny. Są to historie prawdziwe, które chcemy ocalić od zapomnienia. Spisane przeze mnie są to historie być może waszych, na pewno rodziców, dziadków, czy w przypadku dzieci być może pradziadków. Ale to są historie dzieci, które w 1939 roku również chciały rozpocząć rok szkolny, ale nie było im to dane. Tutaj w tej książce są spisane 32 losy różnych osób, też z tego regionu, które przeżyły okres wojny jako dzieci. Dzisiaj są całkowicie inne warunki. Te pokolenie polskich dzieci wojny również tworzyło tutaj państwowość na terenie tych ziem naszych zachodnich, dlatego też ja z wielką satysfakcją, pani dyrektor, chcę przekazać tą książkę, żeby była też inspiracją dla dzieci do nauki, a dla państwa, którzy będziecie przekazywać tą wiedzę, a zwłaszcza tą wiedzę historyczną, prawdziwą wiedzę historyczną, żeby była też jakimś tam natchnieniem do tego, żeby pamiętać przede wszystkim o naszej tożsamości, o naszych też korzeniach chrześcijańskich przede wszystkim. Dla mnie jest to bardzo ważne i też jest ważne dla przyszłości narodu polskiego i Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie mi tego wystąpienia krótkiego i życzę jeszcze raz przede wszystkim szczęścia i zdobywania jak największych zasobów wiedzy, która będzie, tak jak powiedziałem, przepustką do dobrego, lepszego życia. Dziękuję.